Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony SongoEb, zapraszam na kolejny odcinek Infoluz. W dzisiejszym Infoluzie, jak to miało miejsce wcześniej, będą same kwestie informacyjne. Także dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć co nieco na temat moich social mediów. Chciałbym Was poinformować o moich założeniach, planach, co się u mnie działo, co się u mnie dzieje i co się będzie u mnie działo w najbliższym czasie. Więc przejdźmy tak naprawdę do pierwszej, takiej chyba najważniejszej kwestii, czyli social mediów. I przejdźmy do Instagrama, gdzie aktywność moja na Instagramie jest największa, nie ma co tutaj się oszukiwać. Osoby, które o tym nie wiedzą, nie mają konta na przykład, to zapraszam nawet w wyszukiwarce wklepać sobie SongoEb Instagram i śmiało możecie zobaczyć, co wrzucam, jakie zdjęcia, jakie filmiki. Jedynie tam chyba Insta Story trzeba mieć konto, żeby sobie po prostu wklikać te Insta Story. Także to jest jedyny minus. A tak to po prostu staram się tam być bardzo aktywny, chociaż dla wielu pewnie nie jestem aktywny, bo nie wrzucam na przykład przynajmniej jednego zdjęcia dziennie. Tak, dla mnie, jako dla obserwującego na przykład jakiejś osoby, jeżeli ktoś wrzuca 5 zdjęć dziennie i nie widzę nic oprócz danej osoby, no to z automatu taką osobę po prostu banuję, tak? Przestaję obserwować i koniec. Tak samo jest, wydaje mi się, no każdy tak ma, więc staram się tą aktywność zachowywać dla siebie po prostu, jaka jest dla mnie najbardziej odpowiednia i to wszystko. Wrzucam zdjęcie tygodniowo, 2-3 max zdjęcia tygodniowo. Teraz zaczynam się bawić bardziej w tą Insta Story, zobaczymy co to jest. To jakoś wydaje mi się, że nie obciąża danego obserwującego, jeżeli się wrzuca na tę Insta Story więcej rzeczy. Jeżeli chodzi o YouTube, tutaj tak naprawdę zmian wielkich nie będzie. Jedynie co będzie, to powrót do początków, czyli te stare serie wrócą, tak jak Infoluz, który był ostatnio, który jest teraz. Infoluz od kuchni, Songo trenuje, Songo gotuje, poradniki Songa, możliwe, że coś tam jeszcze jest, zapomniałem już w tej chwili. Także te wszystkie serie zostaną na nowo odświeżone tak naprawdę, bo tam pousuwałem te katalogi, które były. Po prostu będę porządkował swój YouTube. Jeżeli chodzi o materiały, no to początkowo było tak, że myślałem, że będę nagrał takie weekly vlogi, jak to miało miejsce nawet ostatnimi czasy. Ta seria tam miała chyba tylko 2 odcinki, były 2 tygodnie, albo 3. Ale postanowiłem, że czegoś takiego nie będę robił, bo ten materiał będzie mógł trwać dość długo. Więc postanowiłem, że będę nagrywał z tego tygodnia oczywiście, jak to było z założenia początkowego, ale po prostu cały materiał będę przerzucał na kompa i właśnie w tym momencie przerzucenia będę to katalogował w taki sposób, że po prostu będę montował na przykład, będę widział mniej więcej tego materiału jest i na przykład same materiały z treningów będę wrzucał w Songo trenuje. I na przykład, jeżeli nawet zdarzyłoby mi się, że będę miał materiał z całego tygodnia, z całego treningu, czyli będę na przykład nawet z każdą serią uda mi się nagrać i materiał będzie trwał 20 minut, to taki materiał zobaczycie. Nie będę tego rozdzielał, nie będę tego wrzucał na następny tydzień, bo oczywiście mógłbym nagrać z każdego dnia trening i rzucać sobie to na przykład raz w tygodniu. Miałbym 5 tygodni z głowy. Tak jak wcześniej będę robił, po prostu będę wrzucał na bieżąco to, co będę miał. Czyli jeżeli uda mi się nagrać dużo treningu, to rzucę. Jeżeli mi się na przykład zdarzy nagrać dużo materiału, który nada się na przykład od kuchni, gdzie teoretycznie od kuchni mogłoby się dla Was wydawać, że to są na przykład rzeczy, że będę coś gotował, ale od kuchni to też na przykład znaczy, że coś ekstra Wam pokazuję. Coś, co jest niewidoczne na scenie, tylko na zapleczu, tak? Na backstage'u, tak, czyli za sceną. Także tutaj od kuchni tutaj ta seria była taka bardziej luźnawa, tak, czyli właśnie pokazywanie, to jest taki jakby nagrywka z całego dnia, czyli że coś jem, gdzieś jadę, coś robię, także taki luźny materiał z całego dnia. Więc tak mówię, zobaczymy, będzie to wszystko, będzie selekcja materiału pod koniec tygodnia i w niedzielę, w poniedziałek, będzie na pewno jeden materiał
zobaczymy, ile tego materiału się uda nagrać, i wtedy po prostu, jeżeli na przykład będę miał odpowiednią ilość nagrywki na trening, na przykład na poradnik i na przykład od kuchni, i na przykład infoluz, że będą cztery materiały, które będą odpowiednie do upublicznienia, to po prostu będę starał się to, nie wiem, tylko co drugi dzień rzucić, żebyście mieli ten materiał w tygodniu, tak? Ten materiał, który uda mi się nagrać w danym tygodniu, będzie upubliczniony. Nawet codziennie, jeżeli byłoby tego materiału tak dużo, że musiałbym to codziennie udostępniać, żeby się zamknąć w tygodniu, to tak będzie. Więc wiecie, o co chodzi. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze tak pokrótce mogę powiedzieć, że w piątek planowo mam spotkanie gościnne u Roberta z Future Body, więc mamy umówiony trening. Jeszcze to jest wszystko do ugadania. Też jest trochę czasu, więc może się troszeczkę pozmieniać, więc teoretycznie w piątek jest ten trening, więc będę to nagrywał i będę pozował, będę po prostu robił taki przegląd formy, będzie po prostu patrzył, jak wyglądam. Także też osobny materiał również powstanie z pozowania, więc tutaj też wydaje mi się, że to może być dość ciekawy materiał. Więc tak, jeżeli chodzi o to, co się u mnie działo, to tak naprawdę miałem włączony tryb kulturystyczny, czyli jedynie co miałem, to co robiłem i co do tej pory robię, to jest trening, dieta i odpoczynek, tak? To są trzy najważniejsze kwestie teraz. Nic nie robię, nie forsuję się w niczym, także jest naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o to, jak to wszystko wygląda na chwilę obecną, no to zostało 11 tygodni, więc są oczywiście wprowadzane zmiany bardziej gwałtowniejsze, ale to wszystko jest i tak na bardzo takim łagodnym poziomie. Wszystko się zmienia fajnie. Jakby te przygotowania to nie jest przygotowania do zawodów, to nie będą tylko te 12 tygodni. Sorry, te 12 tygodni teoretyczne, tylko po prostu ten okres jest o wiele większy, bo przygotowuję się już o kilka tygodni tak naprawdę. Cały czas dążę do tego, żeby zostały wprowadzone takie zmiany, żeby tą tkankę jak najbardziej przepalać, żeby został jak najczystszy mięsień. Oczywiście tego tłuszczu jest jeszcze sporo, ale to moimi kroczkami. Jeżeli chodzi o dietę, to dieta jest na wysokim poziomie, bo tam mam ponad 4000 kalorii i mój metabolizm jest tak rozkręcony, że już się zaczyna w nocy budzić z głodu. Także jestem z tego mega zadowolony. I tyle, no tutaj za wiele wam nie mogę powiedzieć, co się nawet u mnie będzie działo, bo teraz wszystko jest tak naprawdę bardzo dużą monotonią. Jest po prostu każdy tydzień będziesz żył swoim życiem. Będą wprowadzane jakieś zmiany. Jeżeli chodzi o cardio, to cardio na chwilę obecną jest 5 razy 45 minut. Dodaję cały czas aeroby, z tygodnia na tydzień dodaję 5 minut. Tak jak mówię, dieta trzyma się bardzo wysoko, tłuszcz się pali, więc no i zaczynam czuć głód, to też jest właśnie taki paradoks. Co jeszcze? No i tyle, po prostu będzie teraz tylko i wyłącznie będzie obserwowanie tego, co się dzieje, dodawanie suplementacji typu B, znowu obserwacja tego, co się dzieje, no i jeżeli to kardio już dojdzie do tej godziny, może jakaś obcinka będzie teraz, ale jak wspominałem w tym materiale podsumowującym, obecnie jakby tutaj współpracuję z trenerem, więc on jakby jest tutaj takim głównym mózgiem tej całej mojej redukcji. Ja się po prostu tylko i wyłącznie dostosowuję do tego, co mówi, i tyle. Oczywiście też znam swój organizm, wiem, jak to wszystko wygląda, ale wszystko idzie bardzo pozytywnie, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Pierwsze zawody w kwietniu, 21 kwiecień. 3 tygodnie później będą następne zawody, Mr. Cork. I to są dwie imprezy, które będę chciał zahaczyć jedną po drugiej. Później zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie nie będę mówił, że będę robił sobie jakąś tam przerwę do rundy jesiennej. Zobaczymy. Także tutaj wszystko jest zależne od tego, jaka ta forma będzie. Z tego, co mogę wam powiedzieć, to na pewno forma będzie najlepsza, jaką miałem, i będę najcięższy, jaki byłem. Ale jeżeli chodzi o wagę, nawet nie mogę wam powiedzieć mniej więcej, bo ciężko mi jest naprawdę powiedzieć. Tutaj waga dla mnie jest nieistotna. Tak samo, jeżeli chodzi o kategorię, nie wiem, w jakiej wystartuję, po prostu zobaczymy,
jak to będzie wyglądało wagowo, tak? Czy to po prostu pójdzie jakiś spadek bardzo duży, czy ta waga się będzie utrzymywać, ten tu się będzie palił. Na chwilę obecną waga się utrzymywała cały czas przez dobrych kilka tygodni i dopiero ostatnio ta waga delikatnie zleciała o kilogram. Więc jestem naprawdę zadowolony, że ta waga się trzyma. No i liczę na to, no tutaj chyba każdy, który przygotowuje się do zawodu i chce być najcięższy, najlepiej by było, nie wiem, kończysz masę, waży 100 kilo i schodzisz na scenę, będąc docięty, waży 100 kilo, tak? Jeżeli byłaby taka możliwość, żeby ważyć, żeby nie tracić w ogóle wagi, to byłoby ekstra, także tutaj tak to wygląda. Chyba to było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Także subskrybenci, tutaj takie przypomnienie dla Was, że istnieje. Zapraszam do oglądania, lajkowania, komentowania, jeżeli macie jakieś pytania. No i tyle, więc w następną niedzielę od jutra zaczynam nagrywać wszystko to, co mi się uda. Jeżeli będę miał jakąś wizję czegoś, to po prostu będę gadał do telefonu. Będę nagrywał z treningi w piątek, tak jak mówię. Jeżeli coś się nie pochrzani, to będzie trening i będzie pozowanko, o ile też pozowanko da się wykonać. Tyle. Trzymajcie się, Songo F. Heja.